Mówiłem, że te firmy przetestujemy, więc to jest ten odcinek. Sprawdźmy, jak wygląda zamówienie z klocki blocki. Dość duże, sami przyznacie, więc nie traćmy czasu. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Chociaż tak dużego holu to jeszcze tutaj nigdy nie mieliśmy. Chociaż sam się trochę zastanawiam, czemu to opakowanie jest tak duże, bo zamówiłem faktycznie dużo paczek, ale wydawało mi się, że będzie to mniejsze. Zamówiłem dużo paczek, ponieważ dwa tygodnie temu nagrałem dla was film, gdzie analizowałem, które moim zdaniem klocki będą najlepsze do tego, by zbudować z nich swoje miasto z klocków, która alternatywa dlatego będzie najlepsza i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały i w internecie wskazywały, że będzie to klocek blocek, klocki blocki, moi drodzy. A skoro miasto będzie budowane, no to dzisiaj sety będą właśnie mocno budowlane, by to miasto zbudować. Otwórzmy tutaj. Ja już wam powiem jeszcze inną bardzo ciekawą rzecz. To opakowanie, nie pamiętam teraz dokładnie, ale kosztowało mnie koło 200 zł. Poważnie. Klocki blocki, oprócz tego, że mają chyba najszerszą ofertę, jeśli chodzi o jakby ilość zestawów, ilość serii, to mają również fajne ceny, naprawdę fajne ceny, a bardzo często, jak to widziałem u nich raz czy dwa, pojawia się na przykład promocja też na stronie. Link do strony w ogóle macie w opisie, jakby co, gdybyście myśleli szukać. Bardzo często mają również zniżki po 15, ja na przykład na promocji minus 20 to bodajże trafiłem. Także nie dość, że w ogóle są tani, to jeszcze jakby można kupić jeszcze taniej, co jest fascynujące. I tutaj nie pamiętam, ale mam na pewno ponad 10 zestawów, a zapłaciłem za to około 200 zł. Jakby oczywiście po tej zniżce, także naprawdę spoko, bo sami przyznacie, że ta zniżka nie jest byle jaka. Paczka naprawdę, tak jak mówię, jest duża. Jest przede wszystkim dobrze zabezpieczona, niesamowicie dobrze zabezpieczona. Spójrzcie, mamy tutaj nawet takie kartony po bokach, by nam tutaj nic nie latało i faktycznie widzę wszystko to w stanie perfekcyjnym. Ponieważ też pamiętajcie, zbadamy sobie w tej serii to, jak wygląda zamówienie, gdy ono nam przychodzi i jak tutaj się prezentuje, jeżeli chodzi o wysyłkę w danej firmie. I tutaj naprawdę piątka, widzę z plusem, nic się tu złego nie działo, sety są w dobrym stanie i już widzę, czemu tak duży karton jest. Na starcie mamy takie opakowanie. Słuchajcie, w środku są klocki. On jest w ogóle inaczej zapakowany i powiem szczerze, że tego mystery boxa może otworzymy sobie na jakimś innym odcinku, bo tu będzie trochę więcej z nim pracy. A jakbyście mieli trochę ciekawostki, prawda, i wyczekiwania, co może być w tym dużym pudełku, bo wszystko wskazuje, że ma największy zestaw. Ale dalej, tak jak mówiłem, opakowanie jest dobrze zabezpieczone, więc super. Zacznę wyjątkowo od czegoś najmniejszego. Jak wiecie, takie folijki już się u mnie kiedyś pojawiły, z takimi zestawami. Z racji, że mogę tu mieć trzy opcje, no to kupiłem sobie... Kupiłem sobie trzy opakowania, licząc, że faktycznie trafię na trzy różne opcje. A że cena tego na stronie, mówię, była po zniżce coś koło 5 zł, nawet chyba poniżej, no to hello, nad czym się tu zastanawiać. Zacznijmy sobie, powiecie, miasto musi być wybudowane, w związku z tym proszę. Taki oto zestaw i o dziwo to nie jest chyba najdroższy zestaw z tego tutaj holu całego. Absolutnie, jest coś mniejszego, a droższego jeszcze tak a propos. Natomiast oczywiście mówię, jak mamy budować miasto, no to taki pojazd jak najbardziej się przyda do stawiania budyneczków. Więc tutaj widzę już pierwsze rzeczy, które mogą mnie niepokoić. To są naklejki, ale nie oszukujmy się, tutaj blocki nie są w tym odosobnione. Naklejki jest to zmora wielu, właściwie praktycznie wszystkich firm. I również widzę tutaj, że one mnie tutaj również będą mogły trochę razić po oczach. Także taki zestaw będzie miał sami przyznacie, kto budować miasto. A pamiętajcie, że miasto pojawi się już w momencie, kiedy... Znaczy nie pojawi się od razu, ale czwarty sezon pojawi się, kiedy przekroczę 4000 subskrypcji, więc wiecie co robić, naprawdę już mało brakuje. Klikajcie i 4000 pyknie i ja zaczynam kręcić czwarty sezon. Z tymi oto zestawami. Kupiłem również, i to był chyba najdroższy zestaw, betoniarka. No jak sobie wyobrażacie budowania miasta bez betoniarki? No to się nie da, to nie jest amelinium, żeby to pomalować. Także tutaj absolutnie betoniarka była niezbędna do tej budowy i to właśnie było, chociaż nie do końca rozumiem czemu, chociaż nie, dobra, bo one mają w ogóle zbliżoną liczbę klocków, żeby było ciekawiej. To jest lepiej opakowane, to jest w ogóle ta nowa seria już blocków, poznaję tutaj po tej grafice.
Bo interesowałem właśnie bardzo dużo nowych zestawów i to one mnie skusiły. Dodatkowo skusiły mnie tym, bo jak wiecie doskonale, trzymam kciuki mocno za te nasze polskie blocki i jakby widzę, że z roku na rok ta jakość się u nich polepsza i jakby widząc, że są teraz nowe zestawy, postanowiłem właśnie je wybrać, kupić i zobaczyć, jak w 2021 te klocki się prezentują. Dalej, bo oczywiście budowy nie może być bez takiej koparki. Właśnie jakiś spychacz chyba bardziej i naprawdę pamiętam, że to było bardzo, bardzo tanie. Powiedzmy z Lego byśmy za to pewnie dali z 60 zł, z Kobi pewnie 50, a tu kurczę to coś koło 20 zł mnie kosztowało. Naprawdę sami przyznacie, że ceny są fenomenalne. Dalej, no bo oczywiście nic się nie odbędzie, jeżeli chodzi o walcowanie, no to każde miasto potrzebuje przy budowie też walcowania. W związku z tym walec, podobnie jak tutaj, coś koło 20 zł taka paczuszka mnie kosztowała. No i jeżeli chodzi jeszcze o duże zestawy, no to tutaj taki faktycznie jedyny zestaw, który ma dwie figurki w dniu dzisiejszym. Zobaczymy właśnie, jak to figurkowo będzie się sprawdzało, bo to też jest trochę bolączka, co mnie razi w blockach, że faktycznie tutaj figurek jest mało, tu wszędzie jest po jednej. Natomiast to jest taki mini zestaw budowlany, w ogóle to ciekawe, teraz widzę, aha, bo widzę coś innego, tutaj macie w ogóle alternatywę, więc jakby w blockach też pojawia się opcja alternatywna, super. No i, bo widzicie, pudło jeszcze ma duże dno. Kilka takich malutkich zestawików, jest taki zestawik jeden, to jest taka mikroskala i to też kupiłem bardziej z ciekawości, bo cena tego była podobna jak tutaj, to wydaje mi się, że będzie lepsze, ale wiecie, za 5 zł nie przetestować takiego zestawu. Mówię, why not? Zawsze, jeżeli nawet nie ten konkretny, bo to jest mówię, taka mikroskala, nawet jeśli nie to, to po prostu wykorzystamy sobie klocki do czegoś innego. Autka, nie wiem, może ładnie się będą na zdjęcia na Instagrama prezentowały, ale mówię, coś z tym się zrobi. No i tu właśnie coś innego, bo spójrzcie, tu mogłoby się wydawać, że mamy do czynienia z tym samym zestawem. Otóż nie, moi drodzy, bo tu mamy tak samo mały zestaw, ale już z figurką w normalnej skali. I z tych małych zestawów, mówię, do tego wybrałem pierwszego, później te dwa gdzieś dobrałem, bo jak wyszło mi ta zniżka, okazało się, że dość tanio mnie to wyszło, dobrałem sobie jeszcze ten zestaw i w tym zestawie widzę naprawdę duży potencjał, bo jak wiecie, ja lubię małe zestawiki, lubię małe zestawiki z figurkami, to już w ogóle, więc jakby tutaj widzę w tym zestawie potencjał, więc pewnie od niego sobie zaczniemy recenzję. No właśnie, bo to wszystko, co teraz wam pokazałem, oczywiście na recenzję wleci, a później budować miasto. By miasto było budowane, potrzebuje 4000 subskrypcji, do recenzji nie potrzebuje. I zapytacie mnie, co jest teraz wreszcie kartonu. Wreszcie kartonu jest bardzo dobre zabezpieczenie. Jest kupa jeszcze innych kartonów, ale naprawdę dobrze, bo powiem wam szczerze, byłem zdziwiony wygabarytem tego pudła, ale faktycznie jestem w szoku absolutnym, bo każde opakowanie jest w stanie perfekcyjnym. Absolutnie, tutaj się nie dzieje nic. Oczywistym jest raz, że ten karton po prostu jest grubszy niż Lego, jest solidniejszy ten karton niż Lego, ale wiecie, no różnie to bywa, no czy Kobi, czy ktoś potrafi wysłać i są te klocki po prostu w jakiś sposób uszkodzone. To znaczy paczki uszkodzone, nie tyle co klocki, co mówię, paczki są częstokroć uszkodzone i sami widzicie, dość dużo zestawów, no jeszcze ten tu. No i spójrzcie, jak to wyglądało, naprawdę dbają solidnie o to. Dodatkowo, widzicie, taśma, wszystko tutaj pięknie zrobione, karton otagowany. No, jeżeli chodzi o otagowanie, to jest to lepiej niż Lego. Robią na pewno, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, raczej też, bo w Lego też to potrafi latać. I z Lego mi się zdarzało, że przychodziły paczki nawet, no uszkodzone po prostu, a tutaj wszystko wygląda pięknie, jak mój pies korzystający z dzisiejszego słońca, czego nie mógł zaznać w weekend. Szaniusia, ty żyjesz? Żyjesz. Będziemy budować zaraz. Kupa klocków, blocków, w które ja mocno wierzę, moi drodzy. I myślę, że trzeba im się przyglądać, dlatego zostańcie na tym kanale, zostawcie subskrypcję, będziemy je badać, będziemy się przyglądać. Jeżeli zestaw do budowania się sprawdzi, no to droga otwarta będzie, bym pewnie z blocków też kupić budynki i wszystko inne do miasta, bo to jest tylko takie preludium. Jeżeli się sprawdzą, no to budynki, to wszystko wjedzie i będziemy mieli kompletne miasto, bardziej kompletne niż na moim bazowym kanale oczywiście. Dzięki, że byliście dzisiaj, mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w tych recenzjach czy na innych filmach na moim kanale. Bye!